Witam Was z tej strony, kłaniam się Puma. Marek Puma. I montujemy, drodzy Państwo, trytytkami uchwyt, który... Czyli robimy coś z niczego. To, co Państwo widzą, to wszystko jest na... Było na wyrzucenie, tak? Czyli podkład, szyna była wyciągnięta z starego urządzenia typu drukarka. Zaskoczyło. Musi zaskoczyć. Musi zaskoczyć. Obcięte do odpowiedniej długości, no przecież to było takie, no drukarka, wiecie jak Państwo wygląda, no więc dużo nie będę mówił. Mówię szybko, dlatego, bo to już jest trzeci film, a na telefonie jeszcze mam film, który Państwu nie wysłałem, związany z kolorami, dlatego staram się to zrobić. Teraz tak. Bo to musi mieć swoje miejsce. Tak, stałe podłoże i ściągamy. Ściągamy trytytkę. Nie wiem, czy ja ją na tej gołej. Pod tą śrubą, jak myślicie, pod tą śrubą, tak? Albo nie. Dobra. Na. Ściągamy. Wiadomo, specjalnie końcówki jeszcze nie obcinam z uwagi tej, że istnieje takie prawdopodobieństwo, które właśnie mi się teraz wydarzyło. O, całe szczęście, że się rozbroiła. Po prostu istnieje takie podobieństwo, że będzie trzeba. O, to jest odwrotnie. No tak, już wiem, czemu się rozbroiło. Że będziemy musieli dociągać, więc dlatego nie docinamy zawczasu końcówek trytytki, jak to ziemniak woła. Tylko go będziemy docinać już w czasie, kiedy będziemy już wszystko skręcać na amen, tak? Czyli teraz tak, tu dociskamy, super, tu dociskamy, super. No i w sumie można powiedzieć, że mamy gotowe, tak? Zacisk jest, to się trzyma mocno, usztywnione, elegancko. Może nie jest to wykonanie i nie jest to, drodzy Państwo, nowa rzecz, która kosztowałaby mnie 40 czy 50 zł. Taki uchwyt specjalny, który wchodziłby na tą śrubkę, która tu jest oryginalnie na tej stopce fabrycznie dostawiana. Tu jak widzicie jest obcięte. Szyna przymocowana, na której są dwie śruby. Potem macie, drodzy Państwo, z tyłu są dystanse, które powodują, że ta odległość jest dla nas, którą my chcieli, jest zrobiona. Będzie się trzymało to w miejscu. Teraz kwestia dokręcenia. Powiedziałem klucz dziesiątka. Sprawdzamy. Sprawdzamy, czy mamy klucz dziesiątkę. Oczywiście na paluchy uważamy, klucz dziesiątka jest dziesiątka. Aha. Czyli będziemy musieli tak, tu i klucz gwiazdka. Bo jak widzicie, się nie da kręcić.
Jest gwiazdka, ale w razie czego bierzemy prosty, żeby to przykręcić od spodu. Czyli tak, teraz robimy to, bo jak widzimy, to jest gwiazdka, tak? Nie wiem, czy to widać, ale zbliżaj, jest tu gwiazdka. No i gwiazdka, śrubokręt. No idealnie pasuje. Teraz wszystko. Dziesiątka to jest taka chyba Russian. No oczywiście, że Russian. Symbolika Russian. I teraz dokręcamy, żeby nam się to nie klekotało. I zastanawiam się, drodzy Państwo, czy dodawać ciężar w postaci jeszcze jednej nakrętki. Pasowałaby mi trzecia ręka, ale jak se poradziłem z tamtej strony, to i z tej strony też se poradzę, tak? Bo to wystarczy, żeby się nam... Super. Yes, sir. Ale jest good of course. Ich liebe. Fantastic. Dokładnie, jest fantastycznie. Idzie po naszej myśli, aczkolwiek tu się te tytki przekręciły. Nie, tu się przekręciły. A my je przekręcimy w tą stronę. Dociśniemy. Dociśniemy i jednak damy kontrującą z góry. Ale kontrującą z góry damy jeszcze z gumeczkami. Dlaczego z gumeczkami? Ponieważ metal, jeżeli się spotka z plastikiem, może przeciąć. A gumka nie. Czyli dociśnie, ale nam już w trakcie dokręcania nie przetnie. A co za tym idzie? Chronimy się przed dodatkową robotą. I super. Czyli to, co zamierzony cel mamy. Ta gumka jeszcze się rozszerzyła. Ona jest luźna w stosunku. Widzicie? Jest luźna. Tu mam gumki. I te gumki też są, proszę Państwa, z wałków podających papier w drukarce. Także to tak wygląda w tym momencie. I... 2 minuty i mamy dzięki tym sposobem mamy gotowe urządzenie, które nam będzie trzymało telefon. Tak wygląda od spodu. Pozdrawiam serdecznie, z tej strony dla Państwa zrobił przedmiot z niczego, czyli z odzysku do trzymania Androidów, telefonów wszelkiej maści. Te stopki się składają, także długość nie ma znaczenia. Hej!